Dawno temu rozpocząłem pewną serię, która przybliżała wam moce wszystkich dziewięciu podstawowych Tytanów. No właśnie nie wszystkich, bo do tej pory nie zrealizowaliśmy Wisienki na torcie, czyli najważniejszego Tytana dla całej serii. Mowa oczywiście o tym najsilniejszym: o Tytanie Pierwotnym, czyli postaci, która raz na zawsze zmieniła bieg historii. Świata AOT. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć jego wszystkie moce i wyjaśnić kwestię z podróżą w czasie, która co by nie było, ale nadal dla wielu fanów pozostaje tajemnicą. Gotowi? No to zaczynajmy. Przede wszystkim jak to zwykle było w naszej serii, musimy sobie przypomnieć wszystkich posiadaczy danego tytana, a tych było zdecydowanie najwięcej z całej dziewiątki. Mamy tu bowiem oczywiście Erena Jegera, Imir Fritz, Uriego, brata Roda i Frida Reis, oraz Karla Fritza, czyli 145. Króla Murów. Najkrócej panowała Frida, a najdłużej rzecz jasna Imir, która po Oddaniu mocy tego Tytana nieświadomie przypieczętowała stworzenie ograniczenia, które determinowało długość ziemskiej wędrówki każdego z Tytanów. Skoro mamy już podstawy za sobą, to przejdźmy do tego, jak w ogóle powstał Tytan pierwotny. Cóż, na kanale jest o tym osobny odcinek, ale postaram się Wam to jak najlepiej przybliżyć. Przede wszystkim to nie tak, że Tytany istniały z nami od zawsze. Ten pierwotny jest tak nazywany, ponieważ był tym pierwszym. Od niego wszystko się zaczęło. Doszło do tego, gdy Imir Fritz napotkała genie, czyli stworzenie, które uchodzi za źródło wszelkiego życia na Ziemi. Od tamtej pory, przez następne 2000 lat, kręgosłup stawał się kwaterm mocy Erdian, co można również zobaczyć po pochodzeniu życiodajnego specyfiku od Zika. No i przez te. 2000 lat to właśnie tytany panowały na ziemi. Jak powstała Sygenia? Tego nie wie nikt. Za to wiemy, że w jakim stopniu nie jest to jedynie mit, a integralna część pierwotnego, która ukaże się również w ostatnim odcinku serii. To nie tak, że ten stworek wszystkim steruje, po prostu duszą między nim, a przyszłym posiadaczem pierwotnego do swojego rodzaju fuzji. Jak wszyscy wiemy, od właśnie Jimir Fritz wywodzą się wszystkie przyszłe kreacje. Cała dziewiątka w mniejszym lub większym stopniu jest powiązana właśnie z tym Tytanem sprzed 2000 lat. Na kanale finalnie nie udało mi się wytłumaczyć, jak doszło do rozdzielenia się wszystkich z nich, ale najprawdopodobniej Maria, Rose i Shina, przekazując dalej swoje moce, doprowadziły do jego ponownego podziału na Trzy generacje, co wyjaśniałoby to, dlaczego jedne tytany są bardziej podobne do drugich. No ale dobrze, koniec tej historii, przejdźmy już do faktycznych umiejętności. Przede wszystkim zdolność, o jakiej mówimy, jest najbardziej pożądaną umiejętnością w świecie Shingeki no Kyojin. To właśnie w celu przejęcia pierwotnego Mare zjawiło się na Paradis i jak się później okazało, to właśnie ta cecha była jedyną linią obrony wyspy. Dzieje się tak z wielu powodów, ale pierwszy i najważniejszy to zdolność tworzenia nowych Tytanów. Zostało to opisane już dawno temu, ale w gruncie rzeczy, zanim jeszcze Erdianie byli zdolni do korzystania z własnych mocy, to pierwszy Fritz korzystał ze swojego inwentarzu, tworząc Tytany Kolosalne na własny użytek. Po około 1200 latach to wszystko uległo zmianie za sprawą Wielkiej Wojny Tytanów i ostateczną decyzją Karla Fritza o użyciu utwardzenia na tychże właśnie Tytanach. W ten sposób powstały trzy mury, Maria, Rose i Shina, a sam król zdecydował się na stworzenie nowej historii. Efektem tego było wymazanie wspomnień wszystkich mieszkańców wyspy poza Azumabito i Akermanami. Właśnie zdążyliśmy sobie omówić kolejną zdolność, czyli remodelowanie i fabrykację wspomnień Erdian. Mając bezpośredni dostęp do ścieżek, właściciel pierwotnego jest w stanie komunikować się z Erdianami oraz wpływać czy też tworzyć całkowicie nowe wspomnienia. W anime zostało to ukazane wielokrotnie. Pierwszy raz na łamach spotkania Fridy z historią, a następnie przy okazji dialogu Erena z królową w czwartym sezonie. Co bardzo istotne i frapujące, to właśnie ten tytan jest odpowiedzialny za zmiany w linii czasu, a nie ten atakujący. Tak, pierwszy tytan Arena może przesyłać wspomnienia do przeszłych posiadaczy, ale nie może przesyłać do przyszłych. Ta zdolność została otwarta dzięki dostępowi do ścieżek i zrealizowany przez to paradoks czasu. W wielkim skrócie, kombo atakującego i pierwotnego to najsilniejsze, co w tym uniwersum może posiadać dany bohater. Oczywiście Eren nie miał do tego pełnego dostępu, bo nie był z rodziny królewskiej, ale co by było, gdyby tylko mógł wywoływać takie zdarzenia na zawołanie. Skoro poruszyliśmy już kwestię sterowania strukturą Tytanów i Ernian, to pragnę zaznaczyć, że mając dostęp do koordynatu, czyli tego drzewa w ścieżkach, Właściciel jest w stanie zmieniać kompletnie wszystko. Jeden z królów zrobił tak lata temu, wpływając na strukturę układu immunologicznego Erdian i tym samym chroniąc całą populację. W taki sposób do pewnego stopnia ktoś, kto posiada tą zdolność, jest w stanie w granicach rozsądku chronić zdrowie swoich ludzi. Zik chciał użyć tej umiejki jako części swojego planu, ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Z tej furtki skorzystała na przykład Imir Fritz, kończąc tym samym dziesięcioletnią historię SNK. Co do komunikacji z innymi, to dla specyficznego życzenia posiadacza dzieje się w transcendalnym wymiarze ścieżek, który nie podlega czasowi. W ten sposób, czy to przypadkowo Eren był w stanie skorzystać z tej mocy, gdy zetknął się z Diną Fritz, a my najlepszy pokaz tej sztuki widzieliśmy, gdy postanowił uwolnić miliony tytanów kolosalnych z murów rozpoczynając tym samym dudnienie. Dla osoby z taką ilością tytanów jak Eren, a przypomnijmy, że ma trzy, przyszłość, teraźniejszość i przeszłość istnieją równocześnie od momentu zdobycia pełni mocy. Między innymi dlatego w ostatnich panelach mangi, Eren nie był w stanie przedstawić Arminowi przeszłości, bo po prostu wszystko działo się symultanicznie. Wyobraźcie sobie móc spoglądać jednocześnie w różne etapy waszego życia poza wyobraźnią. To by dopiero było coś. W ten jednoczesny sposób odgrywania się akcji Eren był w stanie kontrolować Dinę i tym samym sposobem 19 lat temu zapoczątkował własną historię. Co najlepsze, Titan Erena jest najsilniejszy kiedykolwiek, bo mimo tego, że ten Imir Fritz mógł korzystać z wyglądu i formy każdego z pozostałych ósemki, to tylko Tytan Erena zdobył podwójne utwardzenie, czyli zdolność obuchowego. Właśnie z tej racji protagonista był w stanie być nieuchwytnym do końca całego dudnienia. On się mógł po prostu przemieszczać po całym swoim 900-metrowym tytanie. O kurczę, jakie to jest trudne słowo. Dla porównania, tytan Arena miał taką samą długość jak dystrykt Shigashiny. To bardzo dużo, prawda? Kontrola Tytanów Zmurów to jedna rzecz, ale dzięki połączeniu mocy dwóch posiadaczy tytana, Eren był w stanie dzięki pozwoleniu Jimir Fritz przyzwać również dawnych wybrańców, dzięki czemu skutecznie utrudniał misję z tą ostateczną misję. Przenoszenie pojedynczych wspomnień i wizji zawdzięczamy za to temu, że Eren kontrolował wydrzyki ostrosterne, które możemy oglądać w gruncie rzeczy od pierwszego odcinka serii. To właśnie w taki sposób Eren korygował wspomnienia Armina i Mikasy oraz pokazał mu scenerię wolności, gdy ten rozmawiał z Annie Leonhard na statku. Tak, wszyscy myśleli, że to Mewa, a to był po prostu wydrzyk. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuch tego materiału i słyszymy się już jutro w kolejnym filmie z Shinkiki no Kyojin.